Dzień dobry, how are you? Welcome, jak się masz? Nisshisen. Oto jednak ostatni dzień moich wakacji. A trochę się pomyliłem. Mianowicie wczoraj spakowałem cały bagaż, będąc przekonanym, że dzisiaj muszę już jechać na Phuket i tam czekać na lot. Okazało się, że po spakowaniu bagażu wieczorem spojrzałem na ten bilet i okazało się, że mam jeszcze jeden dzień wolnego, tak więc bardzo szybko pobiegłem do punktu, gdzie kupowałem bilet. Poprosiłem kolegę, naprawdę taki życzliwy człowiek, o przebukowanie biletu. On powiedział, że nie ma problemu najmniejszego. Przebukował mi ten bilet. A ja wielce ucieszony, musiałem wypłacić, bo tak sobie policzyłem kasę, że tam mi w ogóle zostało 30 zł. Wypłaciłem jakieś pieniądze i mogę się cieszyć jeszcze jednym słonecznym dniem na Kolipę. Jest super. W ogóle mega, mega się cieszę z tego jednego dnia, bo już tak psychicznie byłem przygotowany na to, że to już koniec moich wakacji. No, okazało się, że nie, że jeszcze jeden dzień mam. Więc tomorrow mam speedboat do Phuket. A dzisiaj plaża. Dzisiaj plaża. I teraz chciałem coś pokazać, żeby nie było, że ściemniam. Jak tu jest fajnie i cudownie. Wezmę... O matko. Wezmę tylko maskę do nurkowania. Fajos. O kurczę. O matko. O nie, to lata. Trzeba się podnieść leżaczka. Więc tak, dzisiaj sobie spędzam w takim barze cały dzień i taki mam plan na dzisiejszy dzień. Natomiast to chciałem pokazać faunę i florę, bardziej chyba faunę tego miejsca, tą podmorską. Niestety muszę iść z zamkniętymi oczami, bo słońce tak daje, że nie jestem w stanie otworzyć za bardzo oczu, bo aż szczypię. Dobra, więc idę. Zobaczcie. Ludzi, turystów wcale aż tak dużo nie ma. Tam sobie pojedyncze osoby przechodzą. Przechadzają się. Ale tak naprawdę nie jest tak zawalone ludźmi. I teraz pomysł na film jest taki, że od samego wejścia do wody pokażę, co tu się dzieje pod wodą. Bo to jest właśnie niesamowite, dla mnie przynajmniej, jako dla akwarysty, wędkarza, filozofa, fizyka kwantowego, przedsiębiorcy i pewnie jeszcze parę epitetów bym wymyślił. Niesamowite w tym miejscu. Okej. Więc zakładamy. Moment. Okej. Na razie idę tak wśród łódek. Tu się parę osób kąpie. Na razie jeszcze jest woda, tak jak widać, po łydki. Jeszcze nawet nie do pasa. Ale zaraz to się zmieni. Nawet tam głębiej to wcale tak głęboko nie jest. Wbrew pozorom. No, jeszcze muszę naharać. Niestety to jest obrzydliwe, ale skuteczne, żeby maska nie parowała. Boję się trochę mant. Widziałem tutaj jedną mantę i to już wystarczy, żebym miał gdzieś tam w podświadomości to, że mnie może upierdzielić w nogę. Ale okej. Okay. Może nie będzie tak źle? Nie, na pewno nie będzie tak źle. W ogóle tutaj spotkałem taką jedną małą, agresywną, różową rybę. Jest różowo, zielono, jakaś tam. Okej. Okay. I tu się zaczyna taka ciemniejsza strefa już, gdzie są korale. Tu już się zaczyna rafa. W ogóle ten cały region jest objęty ochroną jakąś tam, że to jest rezerwat niby. O, tu już widzę pierwszą rybkę, ale to zaraz. Jak Hitchcock, podtrzymajmy w napięciu.
Na razie mam tak zapępek. Kurna, już właśnie ta ryba mnie atakuje. Już pierdzielona pilnuje swojego obejścia. Okej, okay. Dobra. Moment, bo muszę się trochę pogimnastykować z maską. O kurde, woda słoda mi spadła do oka. Dobra, nic to. Dobra, wszystko chyba przygotowane. O matko. Tak, woda mi spadła do oka. To jest cholernie słodko. Dobra. I teraz, żeby było, że nie ściemniał. Żeby nie było, że nie ściemniał. Wchodzę pod wodę i od samego brzegu. Tu jest, no ludzie się kąpią. Wszystko jest ładnie. Jestem 50 metrów od brzegu. I zobaczcie, co tu się dzieje. Jeszcze moment, bo mi maska przecieka. Gówno co atakuje. Kurde, jakaś lida się za mną ciągnie. No ale okej, okay. Tak z góry patrząc, tu jest jakiś kamień. I zaraz zobaczymy, czy tam są ryby. A na pewno są. Normalnie mam grunt pod nogami. A już są rybki. Teraz dochodzimy do takiego miejsca, gdzie się zaczyna rafa. Patrzcie, co się będzie działo. Pierwsza rzecz, ogórek morski. Tu jest ich od... O kurde, śmieję. Od cholery. Więc ogórek morski, potem będą jeżowce, potem będą rybki. A wody po pas, po szyję. Zaczęła jednak narować. Wody po brodę. Okej. I szedłem no, z plaży. Teraz może jest 100 metrów. Nie? Ale wody dalej mało. Jedziemy zaraz dalej.
Kurde, już się w jakiś kamień przykopałem. Moment, puszczę kamerę i zobaczymy, co dalej się będzie działo. Trochę to chodź, bo kurde, nie mogę tej baszki dopasować pierdzielonej. O kurde, już się użarła ta pierdzielona mała ryba. Roli swojego gniazda. Thank you.
okej. Więc przeniosę się gdzieś kawałeczek dalej po prostu. Żeby pokazać, że to nie jest tylko punktowo z tymi rybami. O kurde, trochę ciężko się przyładowałem nogą w koral. Trochę ciężko się zasuje. Okej. No więc stanąłem sobie na koralu i wygląda to. Muszę równowagę złapać. No tak. Zajebiście. A teraz robię jump. I głęboko. Nie no, genialne miejsce. Do tego taka przyroda dookoła. Wszystko w porządku, cicho. Znowu się z tego korala spierdzieliłem. No i tak spędzam sobie tutaj od 6-7 dni. Może być, tak powiem szczerze.